Witam. 14:36. Kolejny oficjalny, być może ostatni odcinek bez montażu, bez czołówki i pełnym głosem. Dzień dobry. Krzysztof Sylwanowicz, jeszcze raz. Chciałem powiedzieć tak, że bardzo się zaniepokoiłem tym faktem, że planeta jest w takim stanie, że Księżyc może na nią spaść. Ale potem się okazało, że najwyraźniej Księżyc oddala się od planety. I w tym momencie bardzo się zaniepokoiłem faktem, że być może planeta spada na Słońce. No i w tym momencie okazało się, że wielu ludzi niepokoi się o to samo i dowiadują się, że jednak nie spada, tylko tak samo jak Księżyc oddala się od Ziemi, tak samo planeta oddala się od Słońca. I to już jest taki fakt tej rzeczywistości. Być może tak jest, być może tak nie jest. Przemiany słoneczne i tak kiedyś zaleją Ziemię, przekroczą orbitę planety, czyli w związku z tym nie ma się czym martwić. Krótko mówiąc, nie można się tym nie zajmować. Można zostawić to, że tak powiem, kosmonautom. Niech latają, niech zdobywają przestrzenie kosmiczne i my nie musimy się o to martwić, jak to będzie. I w związku z tym można się niby to zająć czym innym. Tylko że tak naprawdę to chyba nie. Że chyba to ta sfera wyobraźni, sfera przedstawiania sobie rzeczywistości w postaci graficznej i matematycznej, to chyba jest to, co nas wszystkich czeka. I tak myślę, że to z tego powodu, między innymi, ja się tak zafascynowałem kiedyś bardzo matematyką. Mówiono, matematyka królowa nauk, mówiono, że we wszystkich dziedzinach jest używana i potrzebna, więc w związku z tym bardzo się nią zainteresowałem, bardzo chętnie się jej uczyłem. Ciągle jeszcze chciałbym się jej uczyć dalej, tylko tyle, że nie ten czas. Teraz już zaczynam rozumieć, jak jeszcze mogę uszczegółowić niektóre zastosowania matematyki. Natomiast z tego mojego zafascynowania matematyką wyszła fizyka, zainteresowanie fizyką, bo w związku z tym, że zainteresowałem się matematyką i jej ogromnymi możliwościami obliczeniowymi, gdzie można wiele rzeczy przewidzieć, wyliczyć, potem się doświadczenie zgadza z obliczeniami. No, 2 plus 2 równa się 4 i można to zrobić na palcach, można to zrobić na rękach, można to zrobić na zapałkach. Rzeczywiście tak jest, że 2 plus 2 równa się 4, mimo że niektórzy prześmiewcy próbują zamultać i powiedzieć, że nie zawsze i czasami 5, że w ogóle to są jeszcze inne systemy liczenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak naprawdę 2 plus 2 jest zawsze 4 w dziesiątkowym systemie liczenia, jeżeli już chcecie uszczegółowienia. Z tego zainteresowania matematyką wyszło zainteresowanie fizyką, przede wszystkim wszelkiego rodzaju upadkami. No bo jak gdyby dobrze jest wiedzieć, czy się doskoczy do czegoś, czy nie, czyli są szanse, czy żadnych szans. Jak sobie policzę i z jaką prędkością musiałbym się poruszać, żeby spaść w danej odległości od budynku, no to mi się odechciewa skakać, ponieważ takiej prędkości, że tak powiem, żeby doskoczyć do sensownego miejsca, no nie ma po prostu. To jest nieosiągalna dla mnie prędkość w żadnym wypadku i w żaden sposób. Można wyliczyć, ile to będzie, jeżeli będę biegł bardzo szybko, 6 km na godzinę po dachu i wyskoczę z 10-piętrowego bloku i wtedy jak daleko zalecę do ziemi lecąc. Okazuje się, że bardzo niewiele, bardzo blisko spadnę tego bloku i tak naprawdę komuś na głowę przechodzącemu tuż koło bloku. Także w tym momencie odradzam skakanie z bloku wszelkiego rodzaju, bo zawsze to będzie tuż pod miejscem, z którego żeśmy wyskoczyli.
więc nie ma żadnego sensu skakanie. Skakanie ma tylko jeden koniec i jak gdyby bardzo smutny i bardzo niedobry, ponieważ zawsze można jeszcze przecież zacząć studiować. Zacząć studiować na swojej własnej uczelni, swoje własne informacje zdobyte, wyczytane w danym momencie, zacząć rozmyślać o tym, co się wyczytało, kojarzyć fakty i uczyć się tak naprawdę tego samego, co uczyliśmy się w podstawówce. W podstawówce, tylko teraz możemy to zupełnie inaczej rozumieć, dokładniej sprawdzać bardziej, stracić na to cały pozostały czas. Bo tak naprawdę, po co tamten czas? On nam został dany tylko po to, żebyśmy się mogli cieszyć tym, co robimy, tym, co zdobywamy i tym, czego się możemy jeszcze dowiedzieć. Bo wiele zaskakujących faktów jeszcze jest dla nas osiągalnych. Możemy się dowiedzieć takich rzeczy, których dawniej nikt nie wiedział na Ziemi. W związku z tym myśmy też nie wiedzieli. Natomiast dzisiaj wiele faktów staje się przez kogoś zdobyte, poznane, odkryte i one od razu są ujawnione całej ludzkości. Czyli każdy, kto chce, może się z tymi faktami zapoznawać. Może marnować czas, jak to mówią, marnować. Marnować dla tych, którzy mają inne zajęcia i którzy mają takie zajęcia, których nie mogą się pozbyć, które są konieczne do wykonania. Natomiast w momencie, kiedy nie ma tych zajęć koniecznych do wykonania, to w tym momencie z czasem też coś trzeba zrobić. Czas trzeba zużyć co najmniej na oddychanie i na bicie serca, bo to, że tak powiem, powoduje, że nie ziewamy. Jeżeli nam serce bije, jeżeli wali, jeżeli się spieszymy, jeżeli się przejmujemy, jeżeli coś mówimy, to wtedy szybciej krąży krew. Szybciej krąży krew, szybciej bije serce. Nie mówiąc o wszystkich innych procesach fizjologicznych, które się szybciej odbywają. No i w związku z tym niby to szybciej żyjemy, ale tak naprawdę pełniej żyjemy. Żyjemy pełniej w odpowiednim rytmie, w odpowiedniej dawce życia, a oprócz tego no, tak samo się zmęczymy jak i w inny sposób. Czy będziemy siedzieli i nic nie robili, czy będziemy się spieszyli dokądś, to tak czy owak po pewnym czasie przyjdzie ochota na sen. Planeta doleci do końca dnia, my się zmęczymy tym, co żeśmy robili przez cały dzień i w końcu będziemy musieli pójść spać. Po prostu będziemy musieli pójść spać, zaśniemy, przestaniemy już cokolwiek robić, nie będziemy już siły mieli robić nawet czegokolwiek, nawet oddychać. Pochylimy głowę, zaczniemy już tylko wytwarzać dwutlenek węgla i w tym momencie w tym dwutlenku węgla uśniemy. Uśniemy i potem, jak gdyby, dopóki nic się nie wyśpimy, nie obudzimy się. A we śnie nasz umysł się oczyści. Oczyści się ze wszystkich tych rzeczy, które były złe w tym dniu. I przypomnimy sobie we śnie wszystkie wspaniałe rzeczy, które się wydarzyły i które mogły się wydarzyć nawet. Przeżyjemy te rzeczy, które mogły się wydarzyć. I wtedy, jak gdyby, piękniejszy będzie dzień po przebudzeniu, kiedy prześnimy te rzeczy, które byśmy chcieli, żeby się stały. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.